W ostatni poniedziałek pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki z ostatniego, z drugiego naboru programu Polski Ład. Jesteśmy, można powiedzieć, jako mieszkańcy powiatu leżajskiego szczęśliwi, że wszystkie nasze wnioski z naszych gmin i z naszego powiatu, z naszego starostwa również zostały pozytywnie rozpatrzone. Do gmin i starostwa trafi ponad 74 miliony złotych, z czego gminy otrzymają ponad 54 miliony złotych, starostwo powiatowe w Leżajsku 16,5 miliona. W tej chwili te 75 milionów prawie, które trafią do powiatu leżajskiego, wypełnią nasze potrzeby, potrzeby inwestycyjne, ale mogę powiedzieć w imieniu, myślę, że wszystkich samorządowców, że pomysłów nam nie brakuje, potrzeb również nie brakuje, a ponieważ tak jak zapowiadano, prawdopodobnie będą 4 edycje Polskiego Ładu, więc czekamy na następne nabory. Kiedy ostatnio jeden z parlamentarzystów, że tak powiem, gratulował nam tego, że otrzymaliśmy to wsparcie, jeśli chodzi o drugi nabór, powiedział, no to teraz w takim razie do roboty i życzyłbym, żebyście bardzo szybko wyłonili wykonawców. I myślę, że tak zrobimy i te pieniądze zostaną tutaj na miejscu, tak jak powiedział pan poseł, będą wspierały te lokalne społeczności i na pewno będą bardzo znaczącym wkładem w rozwój powiatu leżajskiego, ziemi leżajskiej czy Podkarpacia. Zapraszam pana Marka Czwirza, starostę leżajskiego. Dwa dofinansowania. Powiat leżajski otrzymał na rozbudowę i przebudowę łącznika drogi wojewódzkiej nr 877 z drogą krajową nr 77 stanowiącą drogę powiatową nr 125-8R Jedlarowa-Wieżawice. To jest dofinansowanie w kwocie 4 970 000 zł ogólnie. I drugie dofinansowanie, największe ze wszystkich, rozbudowa kompleksu i przebudowa istniejącego budynku socjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Kwota dofinansowania 11 687 000 zł. Jest to zdecydowanie największe. Jedno z największych w ogóle w województwie podkarpackim, jeżeli chodzi o starostwo. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Leżaj 4 374 000 oraz druga inwestycja, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej 8 374 000, czyli łącznie ponad 12, ponad prawie 13 milionów złotych. 12,700. Prawie 12,12. Gratuluję, bardzo się cieszę. Burmistrz Nowa Sarzyna, również dwa dofinansowania. Pierwsze, przebudowa i rozbudowa dróg na terenie miasta gminy Nowa Sarzyna 10 450 000 zł. I drugie, to proszę przytrzymać. I drugie, również przebudowa dróg oraz oświetlenia 4 980 000, czyli prawie 5 milionów złotych. Łączna kwota ponad 15 milionów złotych. Gratuluję panie burmistrzu. Bardzo się cieszę, że możemy współpracować i że gmina otrzymuje takie wielkie środki. Gmina Kuryłówka, zapraszam panią wójt. Drodzy państwo, dwa duże dofinansowania. Pierwsze na ponad 6 milionów złotych, to jest budowa sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Dobrowicy. Długo oczekiwana inwestycja, bardzo długo oczekiwana. I druga inwestycja, drugie dofinansowanie na kwotę 3 800 000, modernizacja infrastruktury drogowej. Tak, tak sobie przytrzymamy pewnie. Ja jeszcze gratuluję. I pani wójt. 10 milionów do rąk. Gmina Leżajsk. Zapraszam panią skarbnik, panią Lucynę Bednarz. Dwa duże dofinansowania po około 5 milionów, czyli łącznie prawie 10 milionów złotych. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz z instalacjami w miejscowości Chałupki Dębniańskie 4 964 000, czyli prawie 5 milionów złotych. Proszę. I druga, budowa żłobka w miejscowości Jedlarowa 4 377 000, czyli łącznie prawie 10 milionów złotych. Czyli wszystkie inwestycje, tak jak mówiłem, drogowe i na rozbudowę budynków użyteczności publicznej, takie jak szkoły, przedszkola, żłobki. Gratuluję pani skarbnik. Pani skarbnik się cieszy, zawsze pieniądze wpływają. I pan wójt Jacek Chmura, wójt gminy
Grodzisko Dolne, dwie inwestycje, akurat nie pierwsza, mniejsza jest na górze, ale nie będzie. Rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grodzisko Dolne. Wiem, że tam będzie ośrodek dla osób niepełnosprawnych, remiza, czyli te, które są naprawdę w tym momencie bardzo potrzebne. 4 miliony złotych, proszę. I 6 milionów złotych, przebudowa drogi powiatowej numer 1271R, to jest Grodzisko Dolne, Chałupki Dębniańskie. Czyli łącznie równo 10 milionów złotych. Tak jak powiedziałem wcześniej, średnio około 10 milionów na każdą gminę przypada z tych środków rządowych z programu Polski Ład. Gratuluję, panie wójcie. Proszę.